poznaniu.pl. Poznań w minutę. Od lutego poziom wody w Warcie niemal codziennie rośnie. Po chwilowym spadku wody znów przybywa. W tej chwili stan rzeki osiągnął rekordowy w tym roku poziom. W piątek 1 marca wskaźnik przy moście Świętego Rocha wskazał już 425 cm. Na międzynarodowych targach poznańskich rozpoczęła się rybomania. Te targi to raj dla wszystkich entuzjastów wędkarstwa. Jest to największa tego typu impreza w Polsce. Rybomania potrwa do 3 marca. Miasto obniży czynsze przedsiębiorcom za remonty. Ci, którzy prowadzą swoją działalność gospodarczą przy remontowanych ulicach, mogą liczyć na obniżenie czynszu o 50%. Lokale w sąsiedztwie remontów mają obniżony czynsz o 25%. Wkrótce na poznańskich ulicach pojawią się samochody wyposażone w kamery, które będą skanować numery rejestracyjne zaparkowanych pojazdów. Mają one pomóc w sprawdzaniu, czy opłaty za parkowanie zostały uregulowane.